podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 20 sierpnia 2022 roku w późnych godzinach wieczornych w wyniku eksplozji bomby podłożonej w samochodzie zginęła córka znanego rosyjskiego geopolityka, filozofa Aleksandra Dugina. Daria Dugina, podobnie zresztą jak jej ojciec, wracała z festiwalu literacko-muzycznego Tradycja. Nie wiadomo, czy celem była ona sama, czy też jej ojciec, który miał z nią jechać, ale z jakiegoś powodu przesiadł się do innego samochodu. Wiemy, że ten ładunek został zdetonowany zdalnie. Tu media rosyjskie podały taką informację, że doszło do zdetonowania 400 gram trotylu właśnie pod Toyotą Land Cruiser Prado, którą prowadziła Daria Dugina. No, warto tutaj na samym wstępie dzisiejszego odcinka podkreślić, że ten atak, ten zamach bombowy jest uderzeniem w zdecydowanie najbardziej znanego rosyjskiego geopolityka, człowieka, który doprowadził do renesansu geopolityki i myśli geopolitycznej w Rosji po 1991 roku. Aleksander Dugin jest jednym z najpłodniejszych w ogóle intelektualistów na rosyjskiej scenie intelektualnej i ten odcinek oczywiście nie jest poświęcony myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina, ale dla tych z Państwa, którzy chcielibyście się zapoznać głębiej właśnie z poglądami i myślą geopolityczną tego intelektualisty, odsyłam do odcinka numer 51 i odcinka numer 52 podcastu geopolitycznego. Tam znajdziecie Państwo dość obszerny jeden i drugi wykład poświęcony właśnie myśli geopolitycznej Aleksandra Dugina. Natomiast tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze głębiej, jeszcze lepiej zapoznać się z myślą geopolityczną tego intelektualisty, odsyłam do kilku moich artykułów naukowych oraz do książki pod tytułem Rosyjska geopolityka, wojna informacyjna, którą wydałem w wydawnictwie naukowym PWN w 2019 roku. Dziś, 22 sierpnia, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oświadczyła, niespełna dwa dni po śmierci Darii Duginej, że zbrodnie przygotowały i przeprowadziły ukraińskie służby specjalne. Jako osobę podejrzaną o wykonanie tego zamachu FSB wskazała Natalię Wowk, obywatelkę Ukrainy. Według rosyjskich służb specjalnych kobieta ta miała wjechać do Rosji razem ze swoją 12-letnią córką, a po zamachu opuścić ten kraj, wjeżdżając z obwodu pskowskiego w Rosji na terytorium Estonii. Jednocześnie FSB przedstawiła zdjęcia legitymacji wojskowej Natalii Wowk, wskazując, że była ona żołnierzem pułku Azow. Warto oczywiście przedstawić argumenty strony ukraińskiej. Władze Ukrainy odcięły się od tego zamachu, natomiast dzisiaj w Kijowie została zorganizowana konferencja prasowa przedstawicieli pułku Azow, którzy określili ustalenia FSB jako fake. Żołnierze pułku Azow wskazali, że FSB posłużyła się jakimś dokumentem znalezionym w okupowanym Mariupolu i przedstawiła to jako legitymację członkini pułku, natomiast tutaj podkreślili, że kobieta widoczna na zdjęciu ma inny mundur niż noszą członkowie tej formacji. Zresztą tutaj też członkowie pułku Azow wskazali, że jest to stara legitymacja tej kobiety, która została gdzieś znaleziona w Mariupolu i być może w archiwum jednostki wojskowej numer 3057. Natomiast nie wszyscy ci, którzy służą w tej właśnie jednostce, to żołnierze pułku Azow i zdaniem przedstawicieli tej formacji ta kobieta nie była członkiem tego pułku. Warto oczywiście także wspomnieć o tym, że tuż po zamachu pojawiły się informacje najczęściej bazujące na wypowiedziach Ili Ponomariowa, byłego deputowanego do Dumy Rosyjskiej, który przebywa obecnie w Kijowie, że za ten zamach odpowiada rzekomo jakaś podziemna grupa o nazwie Narodowa Armia Republikańska, która miałaby działać właśnie w rosyjskim podziemiu i poświęcać się obaleniu władzy Władimira Putina. Co do tego wątku z Narodową Armią Republikańską, to ja osobiście nie wierzę w istnienie żadnego ugrupowania, a tym bardziej formacji zbrojnej w rosyjskim podziemiu, które nie byłyby kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne. To znaczy państwo rosyjskie ma charakter policyjny i funkcjonowanie jakichkolwiek
ugrupowań zbrojnych, jakichś paramilitarnych, jest po prostu kontrolowane przez rosyjskie służby specjalne. Bardzo trudno byłoby zorganizować, no, można powiedzieć, pod nosem FSB takie ugrupowanie, taką formację zbrojną, a już tym bardziej zdolną do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, no, można powiedzieć, pod Moskwą. To moim zdaniem jest wykluczone, co nie zmienia faktu, że oczywiście jakaś hipoteza związana z udziałem rosyjskich służb specjalnych także musi być rozważana i zresztą do tych hipotez za chwilę przejdę. I myślę, że też warto tutaj zarysować kilka istotnych kwestii związanych z tym zamachem, związanych z geografią tego zamachu. Po pierwsze, do eksplozji doszło w rejonie Odincowskim. To jest rejon pod Moskwą, w którym swoje rezydencje mają, no, właściwie wszyscy najbogatsi Rosjanie. Ma taką rezydencję tam Władimir Putin, mają na przykład także naturalizowany Rosjanin Steven Seagal, no i wielu, wielu innych. Druga kwestia to w tym rejonie znajduje się miejscowość Kubinka. Myślę, że tym osobom, które zainteresowane są rosyjską wojskowością, doskonale miejscowość znana. Jest to garnizon, gdzie stacjonują oddziały powietrzno-desantowe Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale także specnaz wywiadu wojskowego, dawnego GRU, obecnie Zarządu Głównego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Zatem nie jest to absolutnie miejsce przypadkowe, nieznaczące. Jest to jedna z najlepiej strzeżonych części Rosji. Pojawia się zatem fundamentalne pytanie, dlaczego ktoś zadał sobie tyle trudu, aby na tak pilnie strzeżonym terenie dokonać zamachu na córkę oczywiście poczytnego rosyjskiego intelektualisty, ale przecież nie mającego bezpośredniego wpływu na rosyjską politykę. Nawet jeśli założymy, że celem był sam Aleksander Dugin, nie jego córka, to tak naprawdę powstaje tutaj bardzo wiele pytań i bardzo wiele zagadek. Wbrew temu, co sądzą polscy publicyści głównego nurtu, większość przynajmniej z nich, którzy mówią o tym, że Dugin był jakimś mózgiem Putina, ideologiem putinowskiej Rosji i tak dalej, czy był jakimś spiritus movens dla rosyjskiej polityki zagranicznej, to jest absolutna nieprawda. Aleksander Dugin od kilkunastu, co najmniej kilkunastu lat nie miał żadnego bezpośredniego przełożenia na polityków będących u steru władzy. Co więcej, zresztą był z częścią tych zwolenników Putina skonfliktowany. Wystarczy przypomnieć jego książkę z 2012 roku pod tytułem Putin protiv Putina, czyli Putin przeciwko Putinowi. Były przyszły prezydent z takim podtytułem, gdzie zresztą bardzo, bardzo ostro krytykował Putina. Z jednej strony wskazywał, że Putin dokonał takich wyczynów, które imponowały Putinowi, zapobiegł upadkowi Rosji, miał spacyfikować Kaukaz. To oczywiście zdanie Aleksandra Dugina, miał wyeliminować piątą kolumnę w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Pokazywał tam szereg takich przykładów, natomiast z drugiej strony pokazywał, że doszło do pewnego przełomu, gdzie prezydent Putin miał przegapić wyjątkową historyczną szansę, aby stać się zbawicielem Rosji i zapisać się na trwałe w historii. I zastanawiał się Dugin, jak to się stało, że z wielkiego męża stanu Putin przekształcił się w zwykłego urzędnika. Zarzucał mu braku zerwania tak zwanej liberalnej pętli z szyi czy z gardła Rosji. No tak możemy to w przenośni ująć, i pisał, że epoka wielkich nadziei przerodziła się w kolejne rozczarowanie. Także to nie jest tak, że Aleksander Dugin był zawsze zwolennikiem Władimira Putina, wręcz odwrotnie. Natomiast niewątpliwie Aleksander Dugin jest człowiekiem rosyjskich służb specjalnych. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Te związki Aleksandra Dugina z rosyjskimi, a jeszcze wcześniej sowieckimi służbami specjalnymi, można powiedzieć, mają tradycję rodzinne. Jego ojciec był
generałem. Sam Dugin w młodości spędził sporo czasu w archiwach KGB, tajnych archiwach KGB, do których nikt z ulicy dostępu nie miał. Od kilku lat pełni ważną, istotną rolę w telewizji Cargrad TV. W 2015 roku został jej redaktorem naczelnym. Jest to telewizja finansowana przez Konstantina Małofiejewa, mająca swoją siedzibę w samym sercu Moskwy, niedaleko Kremla, przy prestiżowej ulicy, przy Twerskiej. Ewidentnie projekt finansowany przez rosyjskie służby specjalne, pośrednio finansowany. Projekt mający na celu i konsolidację środowisk patriotycznych, konserwatywnych w samej Rosji, ale także istotny element oddziaływania za granicę i kontaktów, rozwijania kontaktów ze środowiskami konserwatywnymi i w Ameryce Łacińskiej, i na zachodzie Europy. Także ewidentnie Aleksander Dugin działa cały czas pod parasolem rosyjskich służb. No i to jest oczywiście pytanie o hipotezy dotyczące tego sprawców, realnych sprawców tego zamachu. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, że wybuch nastąpił w trakcie jazdy samochodu, czyli był odpalony zdalnie, bomba została odpalona zdalnie, no to rzeczywiście tutaj zamachowcy, sprawcy mieli czas na podjęcie decyzji, kogo zabijają. Zatem ten argument, czy ta hipoteza o tym, że głównym celem ataku był Aleksander Dugin, wcale nie musi być prawdziwa. Pytanie dlaczego? Dlaczego Daria Dugina, występująca, publikująca pod pseudonimem Daria Płatonowa, miałaby być takim celem? No, oczywiście jest to bardzo silne uderzenie w jej ojca, silne takie emocjonalne uderzenie w jej ojca, który jest pewną ikoną. Nie ma oczywiście bezpośredniego wpływu ani na Władimira Putina, ani na bieżącą politykę Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak jest pewnym uosobieniem idei Rosji neoimperialnej, czy Rosji budującej imperium eurazjatyckie. Sama zresztą Daria Dugina podzielała poglądy ojca i myślę, że biorąc pod uwagę jej także ostatnie podróże, gdzie często odwiedzała Donbas, ale w ostatnim czasie odwiedziła także Azovstal podczas podróży do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Stała się zresztą jedną z autorek takiej książki pod tytułem Księga Z. To taki zbiór opowieści i korespondentów wojennych, i ochotników walczących na froncie, i cywilów miast zajętych przez Rosjan, i tak dalej, i tak dalej. No a sama Daria Dugina, myślę, że jej poglądy można zaprezentować w taki lakoniczny sposób cytatem, który zamieściła w mediach społecznościowych, w serwisie Wkontakcie. I tutaj będzie cytat. Dla mnie Noworosja jest przestrzenią o znaczeniu filozoficznym. To ona jest teraz przestrzenią tworzącą imperium dla Rosji, a dzięki temu horyzontowi granicznemu istniejemy jako Rosja. Koniec cytatu. No, widać, że oczywiście Aleksander Dugin i jego córka są pewną taką personifikacją idei imperialnej rosyjskiej. Pytanie, czy to rzeczywiście mogło być celem ukraińskich służb specjalnych i czy rzeczywiście ukraińskie służby specjalne mają dzisiaj takie zdolności operacyjne do działania bardzo głęboko na terytorium Rosji, można powiedzieć, no prawie że w samym sercu Rosji, pod Moskwą. Biorąc pod uwagę to, że doszło do sporej czystki w tych służbach w lipcu 2022 roku. Wiemy o tym, że wielu ukraińskich prokuratorów, funkcjonariuszy chociażby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeszło na stronę wroga. Sam Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie w lipcu, że ponad 60 pracowników ukraińskich organów ścigania i służb specjalnych przeszło na stronę rosyjską. No i co oczywiście spowodowało czystkę w tych służbach. Został zdymisjonowany szef SBU, prokurator generalny i tak dalej, i tak dalej. Cała masa dymisji. Ale faktem jest, że oczywiście taki wywiad, taki zamach mógł być przeprowadzony przez wywiad wojskowy. Młody, ambitny szef tego wywiadu wojskowego być może chciał się tutaj wykazać. Tylko jest pytanie, czy rzeczywiście tutaj ta gra była warta świeczki, czy nie spowoduje to znacznie większych problemów dla Ukrainy niż obecnie.
taka decyzja o zamachu terrorystycznym w sercu Rosji no wydaje się decyzją irracjonalną. Znaczy, no, jest tak naprawdę wodą dla młyn dla rosyjskiej propagandy, która będzie przedstawiać Ukrainę, Ukraińców jako terrorystów. Będzie tutaj straszyć Europę możliwością właśnie takich aktów terroru i zamachów terrorystycznych także w Europie. No, myślę, że to z punktu widzenia takiego PR-owego, z punktu widzenia propagandowego w trakcie toczącej się wojny nie jest zbyt korzystne dla Ukrainy. Osobna sprawa, tak jak powiedziałem, to jest kwestia zdolności operacyjnych. Wątpię, aby ukraiński wywiad był w stanie samodzielnie przeprowadzić taką operację na terytorium tak strzeżonym pod Moskwą. Stąd pojawia się pytanie o kolejne hipotezy. Jeżeli odrzucimy tę hipotezę, że samodzielnie wywiad ukraiński był w stanie przeprowadzić taką operację, no to pytanie, kto mógł potencjalnie pomóc. No, wydaje się, że jedynymi służbami zachodnimi, które mają taki potencjał operacyjny do przeprowadzenia takiego potencjalnego oczywiście zamachu, są służby amerykańskie i brytyjskie. To jest oczywiście jedna z hipotez, no ale trzeba oczywiście także postawić taką hipotezę, że sprawcami mogły być służby rosyjskie. Jeśli nie bezpośrednio, to może przez jakieś, no, nazwijmy to, długie ramię tych służb w postaci zorganizowanych grup przestępczych. Pytanie oczywiście dlaczego, jaki miałby być cel rosyjskich służb specjalnych w przeprowadzeniu takiego zamachu. Wśród tych różnych hipotez należy oczywiście założyć, że w rosyjskich służbach specjalnych nie wszyscy podzielają entuzjazm dotyczący zaangażowania Rosji w wojnie na Ukrainie, a na pewno nie wszystkim podoba się styl i skuteczność, a właściwie jej brak w prowadzeniu przez Rosję tego konfliktu. I niewątpliwie dochodzi do różnego rodzaju tarć. No, Aleksander Dugin przez wiele lat był związany ze służbami wojskowymi. Być może stał się ofiarą po prostu walk tych służb. Oczywiście prawdy się nie dowiemy, a na pewno nie w najbliższym czasie, bo to, że rosyjskie media, rosyjska władza będzie oskarżać Ukrainę o zorganizowanie takiego zamachu, no to jakby nie dziwi. To jest jakby oczywista sprawa w toczącej się obecnie wojnie. Reasumując, jeżeli chodzi o te hipotezy dotyczące sprawców, myślę, że możemy wytypować trzech hipotetycznych zleceniodawców. No, ukraińskie służby specjalne, zachodnie służby specjalne, bądź, tak jak powiedziałem, miks tej hipotezy, gdzie służby ukraińskie współpracowały potencjalnie ze służbami zachodnimi, no i służby rosyjskie. Być może doszło do jakichś również porachunków o charakterze przestępczym, gdzie zorganizowane grupy przestępcze byłyby zaangażowane w ten zamach, no ale trudno tutaj nie zakładać, że byłyby one powiązane z którymiś tymi służbami, o których już wspomniałem. Istotne są możliwe skutki tego zamachu. No, po pierwsze, myślę, że będzie to pretekst do zwiększenia terroru w samej Rosji, zwiększenia kontroli nad różnego rodzaju organizacjami, ograniczenia praw obywatelskich itd., itd. Być może dojdzie do nasilenia walki między różnymi frakcjami w rosyjskich służbach specjalnych. Być może będziemy świadkami także nasilenia walki politycznej o schedę po Władimirze Putinie. Niewątpliwie możemy się także spodziewać wzrostu nastrojów antyukraińskich, także antyzachodnich, być może także antypolskich. Pytanie, kogo jeszcze potencjalnie FSB jest w stanie oskarżyć o ten zamach. Wiemy, jak niebezpieczna jest obecna sytuacja na Ukrainie, ale także warto tutaj mieć na uwadze wypowiedzi istotnych osób życia publicznego w Rosji, które nawołują do różnego rodzaju działań odwetowych wobec Estonii, gdzie miała się ukryć rzekoma sprawczyni tego zamachu. Bez względu na to, która hipoteza jest słuszna i kto był realnym mocodawcą, jeśli chodzi o ten zamach, władze na Kremlu uzyskały pretekst do jeszcze większej mobilizacji społeczeństwa rosyjskiego. Być może jest to jakiś krok w kierunku powszechnej mobilizacji. Niewątpliwie Daria Dugina stanie się swego rodzaju męczennicą, stanie się pewnym symbolem, co oczywiście wzmocni tendencje nacjonalistyczne w społeczeństwie rosyjskim. Myślę, że wojna na Ukrainie może zyskać nowe oblicze, nowy wymiar. Pamiętajmy, że Władimir Putin wskazywał, że Rosja
że Rosja może po przekroczeniu pewnej czerwonej linii podjąć decyzję o uderzeniu w centra kierowania państwem ukraińskim. No jest to pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym momentem. Faktem jest, że niczego dobrego ta sytuacja i ten zamach nie wróży dla bezpieczeństwa europejskiego. Poszerzenie tego konfliktu na Ukrainie o akty dywersji, sabotażu i wreszcie zamachy terrorystyczne to żadna dobra wiadomość. Trzeba założyć, że rosyjskie służby będą starały się zemścić i dokonać zamachów, chociażby na przykład dzieci prominentnych przedstawicieli ukraińskiego życia publicznego. Możliwe są oczywiście także zamachy terrorystyczne w innych częściach Europy. W tym kontekście wręcz zatrważające i absolutnie nieakceptowalne są wypowiedzi sporej części polskich publicystów, komentatorów, uczestników życia publicznego, którzy wręcz z radością powitali informacje o zabójstwie córki Aleksandra Dugina, kompletnie sobie nie zdając sprawy, że proliferacja terroryzmu, że popieranie w ogóle aktów terroru to jest oczywiście miecz obosieczny, to jest uderzenie także w podstawy bezpieczeństwa państwa polskiego. Wiemy doskonale, jak mocno Polska jest zaangażowana we wsparcie militarne, wywiadowcze, gospodarcze państwa ukraińskiego i trudno się nie spodziewać i trudno nie zakładać w ogóle możliwych konsekwencji tego wsparcia, jeżeli wkraczamy właśnie już na ten pułap aktów terroru kierowanych w rodziny osób publicznych, no to musimy sobie zdawać sprawę z możliwego zagrożenia także dla państwa polskiego w tym zakresie. Dlatego absolutnie uważam tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej za nieakceptowalne. Dziękuję Państwu za uwagę.